Ale bym coś zjadła. Sałatka z kurczakiem i z brokułami. Do sałatki potrzebujemy pierś kurczaka, makaron, brokuła, pomidorki koktajlowe, kukurydzę, śmietanę, czosnek, majonez, no i różne takie papryki. Zapomniałam o cebuli. Jeszcze gram makaronu gotuję w szalonej wodzie. Brokuła kroimy i gotujemy al dente w szalonej wodzie. A resztki damy Dudusiowi. Brokuła, żeby był al dente, trzeba gotować dosłownie 3 minuty. Makaron dobrze od czasu do czasu przemieszać. Kół gotowy. Przy odcedzaniu najlepiej poprosić rodziców. Zostawiliśmy do ostygnięcia, a teraz zabieramy się za kurczaka. Pierś kroimy na drobno i dodajemy ulubione przyprawy. U nas to będzie gyros. I zaraz zabieramy się za smażenie. Kurczak gotowy, odstawiamy do ostygnięcia. Teraz czas na warzywa. Wszystko mamy już gotowe, pokrojone, więc możemy mieszać. Mięso, makaron. Brokuły gotowe i wrzucamy do kuchni. Więc kukurydza, papryka, pomidorki, cebula, no i czosnek, 2 łyżki śmietanki, no i 2 łyżki marynat. Przyprawiamy z solą i pieprzem. I mieszamy. Najlepsza sałatka na świecie. Pa, pa!